zatrzymało mnie coś na drodze. Na poboczu człowiek stał, spojrzał na mnie srogim wzrokiem, a mnie sparaliżowało twarz. Zapytał mnie, co tu robię, że tak stoję ciemno już. Nie powinno już się chodzić, ale leżeć w łóżku już. Ja wiem lepiej, co powinno robić się, i o której do łóżka należy położyć się. Ale mówić nie chcę nic, żeby nie drażnić cię, żebyś wiedział, co jest ważne, a co nieważne jest. Patrząc na mnie wzrokiem swym, już do domu chciałem uciec, ale znów nie miałem z kim. I tak stoję wciąż na drodze, chociaż ciemność dookoła, i nie mogę ruszyć z miejsca, bo tak strach mnie omota. Boję się twojego wzroku i nie mogę słuchać już, jak mówisz do mnie, że do domu już pora, że do domu już pora. Ale mówić nie chcę nic, żeby nie drażnić cię, żebyś wiedział, co jest ważne, a co nieważne.